Będą kiepskie ujęcia, ale... Hej! Hello! Siema! Cześć! Czekaj, chyba się start! Cześć kochani, ja jestem Bercia i witam was na moim pierwszym vlogu z życia codziennego. Akurat dzisiaj mamy taki nietypowy vlog, ponieważ wybieramy się na wycieczkę w góry z naszymi piesełkami Lunką, czyli tutaj Tom i Lilką tutaj. Z moją siostrą Kaliną, pokażę. Cześć! Możecie ją kojarzyć z kanału Kalinki Winki z Minecrafta i z naszym tatą, który aktualnie coś tam przy aucie pakuje. Jak na razie jesteśmy tutaj, żeby wysikać i wysrać piesełki. I nakarmić trawą. No bo one lubią w sumie jeść trawę. Chodź tu, Lidusia. No, a za chwilkę będziemy jechać, chyba jak się nie mylę, to do Ustronia na Mount Chantoria, czy jakoś tak. Trochę szarpie, ale dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Będzie ogólnie filmować siostra Kalina. To tam ja będę filmować kamerę, ale ogólnie to raczej ona będzie mnie filmować i ogólnie to się widziało. No. Właśnie siadamy do dobra, to wsiądź ty najpierw i weźmiesz ode mnie lunę. Siadaj tam do końca. Okej. Okay. Hop, kluseczka. Chodź tu, Lunicia. Okej, okay, siadamy. Okej. Okay. No. Dobra. Pasy. Właśnie, pasy bezpieczeństwa. No. No i teraz będziemy jechać do Ustronia na Małą Chantorię. Tu jest tata. No. Psy siedzą. No. Luna. Tak mniej więcej. Czekaj, bo na sobie usiądzie. Siad. Nie, daj po prostu samemu, dobra, bo ona potem sobie sama się. Dobra. Wyruszamy. Tu jest jakieś żółte auto, które wygląda. Tak, głosowa. Nagraj wiadomość. Jedziemy. Tata lata, to tata się zna.
Właśnie. No. Piesełki na razie też się czują dobrze, chociaż Luna ośliniła trochę fotel, ale dobra, nieważne. Przynajmniej nie ożygała. No, to tyle lepiej. Lilusia się tu obudziła, właśnie nam tu ziewa. No co, ładnie świeci słońce. Widoki są naprawdę epickie. No. Więc w sumie... Daleko jeszcze do tej góry? To jest na górę, zaraz będziemy parkować. Aha, no okay. To jak sami słyszeliście, zaraz będziemy parkować i wysiadać, no i wtedy dopiero zacznie się oglądanie widoków i tym podobnym, bo no jak na razie, no to jedziemy autem, no i to tam jakieś drzewka widać. Ale tam jest piękna zieleń, piękna zieleń, w lato już takiej zieleni nie będzie. O, ała, Lilka! Ała, gdzieś mi podrapała. Pięknie. Ja, jakie ładne domki. No niestety za późno. W lato już takiej zieleni nie będzie, wiosna to jest najładniejsza pora roku. Ale lato jest lepsze o tyle, że można kąpać się w basenie. No, jak cieplutko. Mi teraz przygrzało nogi. Jezus, co to było? Taki pierwszy początkowy vlog właśnie będzie taki nietypowy z gór, bo ogólnie to no mogą nie być takie ciekawe, ale postaram się, żeby były. Kaka, co ty to robisz? Też chcę tylko powiedzieć, o Jezu, no to będzie trzeba szukać miejsca jakiegoś pod drzewem albo coś, że od dzisiaj już są zapisy też do Stajni Profit, może ktoś kojarzy, i będą się też pojawiać niektóre vlogi ze Stajni Profit, gdzie no po prostu tata albo mama będzie nas po prostu filmować, jak jeździmy na konikach. No, więc takie vlogi też na pewno się znajdą. Więc kochani, dojechaliśmy na miejsce, jak sami możecie zobaczyć. Jesteśmy już pod małą szantorią. Tam właśnie zaparkowaliśmy. Tam jeszcze tata rozmawia z kolegą. Jest trochę chłodno w cieniu, tak. Dlatego idziemy do słońca. Psy, nie kręćcie się tak, tu jest ładne słoneczko. Tu sobie postoimy. Będę mieć taki trochę drżący głos, bo... Naprawdę, no. Tu jest trochę chłodno jednak. No. Tak, no. Nie możesz tu Kalina sfilmować, jak tutaj ładnie jest. Jest pięknie, tam zielono. Tam jest na przykład taka mała altanka. Tam jest jakaś właśnie taka altanka. I ogólnie ja jestem trochę głodna, ale mam bułkę, bo mogłam ją jeść podczas jazdy, ale była w plecaku, który był w bagażniku. A bagażnik był z tyłu samochodu. No, i trzeba by się zatrzymywać. No i jesteśmy teraz właśnie z Lunką i Lilką. Lili, zostaw to! I nie wiem, czy był pech, bo zaparkowaliśmy. Chodź. To akurat Luna wyżygała. No, mnie z tym już, no, był już, mały wypadek, już a nie mam myślałam. Nie. Chyba są jakieś. No nie, tata przecież nie brał. Aha, no to Lipton, trochę. Jezu, jak mi się zamyć. Mi też masakra, w ogóle jest strasznie zimno, niby słońce świeci i w ogóle, ale jednak jest zimno. Ale nie idźmy tam może, bo żeby nas tata tutaj trochę widział, bo on tam rozmawia z jakimś kolegą. No i ogólnie jesteśmy tutaj teraz, bo szukamy jakiegoś miejsca, żeby ewentualnie psy jeszcze się wysikały i wyspały. W sumie mają na to całą górę. No, my sobie możemy tam pod tą altankę, bo tam jest trochę zieleni. Bo tutaj, jak można zauważyć, popatrz, pokręć tutaj Kalina. No, są takie trociny właśnie i drewno, więc tutaj tak średnio. Jeśli chodzi o wysalanie się albo wysikanie. Znaczy ogólnie mogłyby, a na trawie chyba trochę lepiej. Tato, my idziemy tu trochę pod górkę, tak minimalnie. Dobra. Teraz można zauważyć, jest taka altanka. Czekajcie, bo się smyczy po prostu. Widać? Jest chyba jakieś miejsce w ogóle na... Ognisko. Tam, na ognisko tutaj jest chyba też. No. Właśnie. Dobra. Więc teraz idziemy przesądać. Piciu.
Pyszne się piją. Tak? Tylko daj mi bluzę, bo trochę chłodna wieje. Skaciłaś kamerę. No, więc jak widzicie, przedostał tutaj trochę wody, ale już chyba skończył pić. Ale chyba nic się nie napiłeś. Nie, Kasia coś napiła. Tak? No, właśnie teraz coś. Tylko nie zapomnijcie tej miski. Nie, nie wiem. Potrzymaj. Napijam. Od razu lepiej. Dobra. No, a więc... No, tak to wygląda. No, i myślę, że będziemy się już widzieć, jak już będziemy iść pod górę. A więc jesteśmy... Już wchodzimy na górę. Jak jest widzicie? Po błocie. Jest błoto w górze. Po całej drodze praktycznie. Jejku. Ojej, który będzie... Ojejku. Sam dźwięk jest o... Jezus, to jest skarpetowanie. Ale dobra. Nie, wziąłam sobie i jem bułkę teraz z szynką i serem, bo już jestem trochę głodna. Bo śniadanie było dawno. No, chyba jeszcze miałem na refleksję. Może jest tutaj dużo drzew pod Liliana. Sam pięknie. Na razie jakichś pięknych widoków nie ma, ale ten las i tak jest piękny. Jeśli chodzi o gruszkę. Nie jest najlepsza. Nie jest tak mokra. Wydaje mi się, że szukamy biało-żółtych szlaków. No i ogólnie teraz tak idziemy. Tam jest mega dużo drzew. No tak, takie na ścieżce bez liści, no ale są. No bo to są pnie, nie? Ogólnie... Są tutaj takie kamole. Psy się dają radę. Super. Tam lecą do przodu. I nas ciągną. I wiecie co? Ja myślę, że zrobimy teraz takie krótkie cięcie. I zobaczymy się, jak już będziemy trochę wyżej i będzie tutaj co oglądać. No. Więc my jak wejdziemy trochę wyżej, to znowu się zobaczymy. Hej. No to do zobaczenia. Słuchajcie, chciałabym jeszcze tylko pokazać, bo na razie idziemy i na razie są tylko takie lasy. Tutaj właśnie jest szlak, którym się poruszamy z tej i z tej strony. Tak on właśnie wygląda. No, jak tam widzicie, jedyne co tu na razie widać to takie pnie drzew. Fajnie to jednak wygląda z tej strony najlepiej. No tak, ale z przodu też fajnie wygląda, takie chmurki. No. I druszka. No, i to jeszcze wam chciałam tylko pokazać, więc... Musimy zrobić kolejne cięcie. Już mi się wydaje, że takie trochę dłuższe, bo no jednak zanim wejdziemy i będzie cokolwiek fajnie widać, to trochę jednak potrwa. Więc widzimy się, jak już będzie coś ciekawego. Hej! Do zobaczenia! Dobrze, tak więc my już jesteśmy trochę wyżej. Postanowiliśmy pokazać wam takie widoki, jak widać. Są tam takie żółte paski, to są właśnie te pola. Nie widać. Rzepaku. Nie widać tego. Są tam też domy, jak widać, ogólnie drzewa są jeszcze. Już jesteśmy trochę wyżej. No ale ja myślę, że jeśli nie będzie jakichś lepszych tutaj widoczków, to myślę, że spotkamy się dopiero jak będziemy już na górze. Pokaż się, Kaka. Też. Tak, jak będziemy na górze, to prawdopodobnie dopiero się odezwiemy. No, bo ja myślę, że teraz nie ma sensu, żebyście oglądali, no bo tutaj co, w sumie same drzewka, bo tutaj też jeszcze zasłaniają, możecie zobaczyć chmury. Są piękne chmury, w ogóle pięknie to wygląda. No. Fajne kształty. No, możecie... w ogóle fajne choinki. No, wyglądają jak świerki w Minecrafcie i to tak dosłownie. No. No to w sumie będziemy kończyć i zobaczymy się prawdopodobnie na górze. No, więc... Do zobaczenia! No, hej! No, my jesteśmy już... No, od ostatniej... Na pewno nie jesteśmy na szczycie. No, to na pewno, bo jak widzicie, jeszcze wchodzimy. Tam jest zakręt. Tam chodzi sobie Lilusia, która się pcha teraz, bo chce wrócić do lunki. Tam, no nie będziecie widzieli widoków. Tu ogólnie są jakieś drzewka. Tutaj tu jest taka góreczka mała z kamykami. Tu jest kalinka, minka z kijkami. O, i właśnie idzie tata z Luną.
Na razie, no i teraz będziemy dalej ruszać, bo musieliśmy stanąć, żeby poczekać na tatę i jego kolegę. Chodź tu, Liliana. No, więc ja myślę, że już teraz albo jeszcze jak będzie coś, będziemy musiały stanąć, to jeszcze wam coś się nakręcimy. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. No, ale to tam, wiecie, my to w sumie, chodź Lilka, my to robimy w sumie dla was. Tu idą też ludzie, więc widzimy się na szczycie. Chyba, że będzie jeszcze jakaś przerwa. Hej! Tak więc, moi drodzy, mamy teraz chwilową przerwę. Jemy sobie oczywiście. Ja jem bułę! No, teraz ogólnie filmuje nas nasz tata. No. Ile zostało jeszcze do samej góry? 10 minut na piechotę. Mhm. Po płaskim praktycznie, takim jak teraz tu. No, no to fajnie. No. To ja myślę, że chyba już się będziemy następnym razem widzieć już na samej górze. Ale znajdziecie pewnie i tak jeszcze milion razy się zatrzymamy i coś nagramy. Nie. To cześć. Okej, jesteśmy już bardzo wysoko. Jak widać, tu może będą borówki. Idzie tutaj Kalinka, Minka. Idzie tata, idą piesy. No i idzie Berka. Tak. I tata właśnie powiedział, że za jakieś 4 minutki właśnie będziemy na górze. Na szczycie małej Czantori. Na startowisku paralotniowym, to nie jest szczyt. No, no to niech będzie. No to na startowisku. Ale ogólnie są tutaj też ładne widoki, taka zielona farina. Jezu, bąk tu przeleciał. To są takie też. Tu jest bardzo zielona ogólnie. Jest ogólnie ciepło, ale w cieniu jednak trochę chłodno, więc... Droga ogólnie jest... Nie jest najgorsza. No, w większości jest po płaskim, idziemy właśnie po takich mniejszych kamyczkach. Czasami się zdarzają momenty, gdzie mówimy po prostu jest pod górkę. A teraz wchodzimy sobie właśnie do takiego fajnego momentu, gdzie właśnie te drzewa się tak stykają tymi gałązkami. I mamy taki mały cień. No. Tu są jakieś kałuże. No, tu jest jakiś las. I ogólnie to bardzo fajnie wygląda. Teraz normalnie to wygląda jak bajka, nie? No. Teraz są trochę większe kamyczki. Teraz jest lepszy cień, więc lepiej to wszystko będzie widać. Teraz ja przejmuję kamerę. Tak właśnie wygląda. Teraz weszliśmy w taki trochę wyższy las. I to dosyć duży. Ale ogólnie jest bardzo fajnie. Tata tam na przodzie jest. No i ja tak myślę, że jeśli będzie tutaj jeszcze coś ciekawego, to wam oczywiście pokażemy. A jeśli nie, no to albo zrobimy jeszcze takie mega krótkie cięcie, albo zostaw, albo po prostu nie będziemy się do was odzywać i będziecie po prostu patrzeć, jakie są widoczki. Ogólnie, tu jest Kalinka. Ogólnie teraz nic nie widać, są lasy. No, są lasy, no, można popatrzeć do góry. Jak będziemy już na startowisku, to się na pewno odzwiemy. No i teraz idziemy, no teraz idziemy, może tutaj nie widać tak tego, ale idziemy tak troszeczkę pod górkę. O Jezu. No wiem. Jak widać, są myki na drodze, więc trzeba trochę uważać. No, tu idzie Kalinka. No. No, tam z przodu Luna z tatą. Tutaj Lilusia ze mną. Chociaż i tak średnio nie widać. No Kalinka, Minka idzie. Tak po prostu mnie ciągnie tutaj Lilusia, dlatego mam wsparcie. No i ogólnie jest piękna pogoda. Po prostu dzisiaj jest idealny dzień na jakiś spacer, dlatego polecam wam jeszcze dzisiaj iść na jakiś chociażby krótki spacer, żeby wyjść, nie wiem, na przykład z psem albo cokolwiek, żeby się trochę... Przynajmniej na balkon, serio jest piękny. No, chociażby na balkon, jeśli ktoś ma, albo do ogródka posiedzieć, bo jest naprawdę tak ładna pogoda, że szkoda by jej zmarnować, bo nie wiadomo jak będzie jutro czy tam pojutrze. Jest piękna zieleń, no po prostu cud, miód, malina. Tyle mogę powiedzieć. Teraz weszliśmy znowu w takie
niszczy trochę drzewa, teraz idziemy z górki, więc możemy w sumie nawet trochę pobiec. Właśnie wiem. O, dogoniliśmy do jakiegoś kolegę taty. No i w sumie już widać powoli tam, tam są drzewa, więc tam nie będziecie za bardzo widzieć. Ale już tutaj właśnie będzie tam widać już powoli startowisko, jak tylko przejdziemy tutaj za te drzewa. Wiesz, Kalina, co mi się to kojarzy? Tak. Był taki film, chyba on się nazywał Pies Diamentów, czy coś takiego. No. I tam było, że takich kilku ludzi po prostu szło i wychodziło właśnie też z lasu, nie? Tak to wygląda tutaj. Piesy no, się już trochę poplątały. Jesteśmy w sumie chyba na startowisku. No. Tam już jesteśmy? No. Więc teraz będzie tutaj taka zwykła polanka. Ale dobra. Tutaj są chyba borówki, jak się nie mylę, nie wiem. Ciepło. No. A, cudnie. O Jezu, jak wali słońce. No. Tutaj są jeszcze jakieś pojedyncze drzewka. Tu tak wygląda, zaraz wejdziemy sobie na górę. No i zaraz będziemy się rozkładać, bo mamy koc. I zaraz wam pokażemy, jak no ogólnie, jak robimy sobie taką już dłuższą przerwę. I po tym będziemy się widzieć, jak już będziemy schodzić. Bo trochę wam pokażemy, jak tam się rozkładamy i w ogóle, jak tam inni paralotniarze też sobie startują. Więc to tak będzie, no a potem będziemy się już widzieć, jak będziemy już schodzić, będziemy już trochę niżej. No, bo to nie ma sensu całą drugie. No, tam już może będziecie widzieć, może nie. Lilusia, chodź tutaj. O, tam się chodź, ładna. Łapa. O, dobra. Łapa. Nogi. No, noga, noga. A ona ma łapy w sumie, nie? Więc tu jesteśmy z Kalinką. No. Oczywiście dyszymy. Dużo osób będzie chciało startować. No, więc możecie sobie nawet zobaczyć. 3 osoby. Wow. Nie, 4. 4, no 4. 5. No 5. Zaraz. Lili, nie plątajcie w nogi. No właśnie, Lilusia. Klusia. Lecisz tam do Luncji. A no, no fajnie. Nie wolno. Pokaż się, tata. Pilnuj, żeby one do tych paralotni nie... na górze. No spoko, spoko, loko. Nie, ja muszę tam nie dobrać. No spoko, chodź tu, Liliana. Nie przyzwyczaili. Chwila. Wcześniej Wajka nagrywała, teraz ja trochę powiem coś. Tak to sobie odpoczywamy. Tam oni się bawią. Ogólnie, tak jak Wajka mówiła, plan jest taki, że albo zejdziemy już na dół i pojedziemy do domu, albo wejdziemy jeszcze tam na Wielką Centaurię, a potem dopiero do domu. Więc tak. Osobiście chyba bym jednak wolała wrócić do domu. Wrócić do domu, bo już trochę jestem zmęczona. Znaczy ogólnie zobaczymy, jak to się potoczy. Na razie odpoczywamy. Jakoś bardzo zmęczona nie jestem. No ale... zaczyna być chłodno. Ogólnie świeci słońce, ale tak jakoś zaszło na chwilę. Zaczęło wiać, trochę zimno. Bo za chwilę pójdę po bluzę. Ale tam na Wielki Czantor jest ładnie, świeci słońce. Mężczyzna mówił, że 15 minut wejścia stąd na Wielką Czantorię, ale coś nie wierzę,
No ale zobaczymy, jak to będzie. Ogólnie sobie odpoczywamy, chodzę sobie po trawce. No, co tu ja trawę będą. Tam jest chyba gdzieś wielka czantoria. Tu jestem ja. Chyba tam gdzieś będziemy schodzić. Nie wiem, czy to widać. Tam do lasku pójdziemy. I chyba pójdziemy po prostu na wielką czantorię. Ja tam wracam na kot. Lunka już mnie zauważyła. Więc powoli tam ruszamy do nich. No a pewnie odezwiemy się, jak już skończymy nasz odpoczynek i będziemy ruszać albo na wielką czantorię, albo na dół. Decyzja jeszcze zapadnie. Do zobaczenia. Albo podróży na wielką czantorię, albo w podróży do domu. No to jeszcze zobaczymy. Do zobaczenia. Cześć. Nie ma tego złego. No właśnie. Patrzcie pod nogi, nie na kamerę. Luna noga. Jest bardzo. Staj tu, Ala, poczekaj, staj sobie tutaj. No, jest jakiś tam zoom, ale on jest fajny, bo można bardzo blisko sfilmować. I ten, a z tego wszystkiego można zdjęcia wyciąć. Wiesz, to jest 4K. No. Czekaj. Lila, chodź. Dobra, chodźmy dalej. Lilianka, aha, my tutaj Luna, jesteśmy. Chodź tu, Lilianka. Jakbym tu miała iść pod górę. No to co by było? Chodź. Aha, to jest tu gdzieś. Chodź, idźcie. Czekajcie. Czekajcie. Mogę tam na chwilę trochę dalej i pójść? Trzymaj się poręczy. Czekajcie. Lili! Nie! Tata! Patyk co wziąłeś, żeby Lunę zaczepić. No. Teraz tak? Luncia! Jest gorzki. Chodźcie tu, Kluśka! Lilki bym tak, wiesz, Lilką, bo Lilka ci się zaczepi na smyczy, widzisz, o korzenie. Chodź, Luna. Chodźcie, Luna! Chodź, dawaj! Luna! Chodź! Chodź! No, dobry pies, dobre psy, dobre piesiołki, dobre! Chodź tu, Lilianka! Ucieka pod kamień, no żeby one nie złapały za skrońca, nie? Żeby nie urządził, to jest to. Jak ostatnio szedłem, to taki był za skrońc, jak ten patyk. Możemy zapiąć Lunę? Co? Nikt nie idzie, tylko trzeba patrzeć do przodu, żeby tam nikt nie szedł, nie? Wiesz? No, znaczy powiem tak, ona się boi mnie, to akurat Lila jest rzeczywiście bardziej niebezpieczna. Ale się boi. No, boi.
Słuchajcie, kochani, tak jak wcześniej mówiłam, tak słabo ci widać. Pomysł, żeby wejść na Wielką Czantorię, jednak nie wypalił. No właśnie, dlatego teraz już wracamy. Być może kojarzycie tutaj drzewka. A tutaj na początku było trochę niżej. O, może tam jak będziecie widzieć, to widać parę lat. Nie, tego nie widać. Nie widać, nie widać. No nie, nie widać. Pokaż się, Kalina. Schodzimy, jest dalej fajna pogoda. No. No więc tu wracamy. Nie ma już trochę słońca. No, słońce już trochę zaszło, ale to w sumie nie przeszkadza. Tam w oddali tego na kamerze nie widać. Widać pola rzepaku żółte, które mijaliśmy w drodze. Jak tam piękne są lasy, nie? Tak, tylko szkoda, że tego na kamerze nie widać. Tego niestety na kamerze nie widać. No, przydałby się zoom, ale niestety się nie da. Dlaczego nie wiemy? Nie da się na tej kamerze robić zooma. My ostatnio robiliśmy przerwę dokładnie w tym miejscu. Tutaj na tym skrzyżowaniu. Tutaj? O, bo ja się wynagrywałam. Tutaj na tym skrzyżowaniu, bo pamiętam tutaj te takie były takie rzeczy takie. Tego na kamerze też nie widać, to jest bardzo daleko. Ale tu stawałyśmy i chciałyśmy tutaj nagrać jakiś taki lepszy widoczek. No ale tego na kamerze niestety nie widać. My się odezwiemy, jak zejdziemy już na sam dół.